Stoimy na podium, pierwszy raz w historii. Każdy z nas zrobił to, co potrafił najlepiej. No i mamy brąz. Walczyliśmy do końca, pokazaliśmy super takiego ducha sportowego. Przygotowaliśmy po raz kolejny jasny plan do wykonania i jestem dumny, że jestem częścią tej drużyny. To jest, myślę, spełnienie marzeń każdego z nas. Tak, mamy brąz. Kot, hula, kubacki, stoch wywalczyli medal olimpijski w konkursie drużynowym. I od tego oczywiście zaczynamy dzisiejsze wiadomości. Krzysztof Ziemiec, witam i zapraszam. Zaledwie po jednym dniu przerwy, znów wielka radość i znów podium. To, co dziś działo się na skoczni w Pjongczangu, obserwował na miejscu dla nas Marcin Tulicki. Marcinie, biało-czerwoni pięknie walczyli, ale zabrakło niewiele, aby spisali się jeszcze lepiej, prawda? To jak na dłoni było widać po reakcjach polskich kibiców, kiedy stałem z nimi na trybunie i obserwowaliśmy razem zmagania polskich skoczków. No to jeszcze przed turniejem oni każdy medal, każde miejsce na podium braliby w ciemno, ale później, kiedy udało nam się już przeskoczyć Niemców w klasyfikacji, no to wtedy te nadzieje na srebro były ogromne. Ostatecznie skończyło się na brązowym medalu. No ale to i tak ogromna radość i ogromna duma, no bo przecież w ciągu zaledwie ostatnich 3 dni polscy skoczkowie zdobyli 2 medale, no a ten dzisiejszy sukces, dodajmy, jest sukcesem historycznym. Ostatni skok Polaków. Troszkę. Radość na trybunach. Kilka chwil później biało-czerwoni stanęli na podium. Każdy z nas zrobił to, co potrafił najlepiej. No i mamy brąz. To historyczny sukces. Polscy skoczkowie po raz pierwszy zdobyli olimpijski medal drużynowo. Jestem bardzo szczęśliwy. To było coś niesamowitego. To był bardzo emocjonujący konkurs. Wszyscy nasi zawodnicy oddali bardzo dobre skoki. Nie było żadnego błędu. Rywalizacja trwała do samego końca. Od początku ton narzucili Norwegowie. Norwegowie byli poza zasięgiem, natomiast srebro nam się troszeczkę tam tylko omskło. No ale co zrobić? Takie jest życie. Taki jest sport. Bardzo szybko okazało się też, że medalowy bój rozegra się między 3 drużynami: norweską, niemiecką i polską. Oczywiście można gdybać, co by było, gdyby ta forma była taka jak w zeszłym roku, ale też czasami trzeba się cieszyć z tego, co jest, także też mam poczucie zrealizowania tego zadania i jestem dumny, że jestem częścią tej drużyny. Apetyt na sukces biało-czerwoni z każdym skokiem mieli coraz większy, tym bardziej, że Niemców udało się wyprzedzić. W ostatniej serii bój rozegrał się między Andreasem Wellingerem i Kamilem Stochem. 134 Kamil skoczył. Ciutkę zabrakło do tego medalu, ale naprawdę trzeba się cieszyć. Jakiego medalu? No mamy medal! Srebrnego. Można się pogubić z emocji. Aż same byśmy szły chyba na narty, co? Chciałoby się skoczyć razem z nimi. Emocje były ogromne do samego końca. To jest, myślę, spełnienie marzeń każdego z nas, już niezależnie od koloru medalu. To jest medal olimpijski i to nie każdy ma okazję o to walczyć, a my go zdobyliśmy. Można być dumnym. Kolejny raz. Piękny dzień Polaków na olimpijskiej skoczni. Brawo Maciej Kot, brawo Stefan Hula, brawo Dawid Kubacki, brawo Kamil Stoch, brawo ekipa. Brązowy medal Igrzysk Olimpijskich dla Polski. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy panowie za wspaniałą walkę i medal. Silna biało-czerwona drużyna, wielka klasa. Podziękowania kibiców dla zawodników i odwrotnie. Dziękujemy za trzymanie kciuków, za wsparcie, za to, że byliście z nami. Za doping. Za doping. Pozdrawiamy. Za wiarę w nas. Dziękujemy jeszcze raz i pozdrawiamy. Tej wiary nie zabrakło i nie zabraknie chyba nigdy. Taka jest już natura biało-czerwonych. Ogromne emocje i na końcu radość. To scenariusz, który, gdy oglądamy w akcji polskich skoczków, powtarza się prawie zawsze. Nie inaczej było i tym razem. Dlatego skocznię narciarską w Korei Południowej opuszczamy z satysfakcją. Marcin Tulicki, Wiadomości, Pjongczang.
Tak, my też dziękujemy panowie, no i nieśmiało prosimy o jeszcze więcej. W sobotę złoto dla Kamila Stocha, a dziś brąz dla naszej całej drużyny Polaków. I nie ma wątpliwości, że z naszych skoczków możemy być na tych igrzyskach naprawdę dumni. Dumni są też mieszkający w Korei Polacy. Z Seulu, Zuzanna Falcman. Gdy Kamil Stoch skoczył 139 metrów w pierwszej serii, wybuchła tu absolutna euforia. Moje emocje jeszcze nie opadły od soboty, bo w sobotę byłem w Pjongczangu na żywo. Udało mi się z mistrzem porozmawiać chwilę po skokach, także to było niesamowite wrażenie dla nas tutaj mieszkających w Korei. Takie sytuacje zdarzają się nieczęsto. Nieczęsto zdarzają się też takie rezultaty. To pierwszy w historii medal dla Polski w konkursie drużynowym. Cieszymy się, ponieważ ważną kwestią jest to, że jeszcze parę lat temu, kiedy tylko Adam Małysz skakał bardzo dobrze, nie mieliśmy drużyny. Mieliśmy wybitnego sportowca plus... No, nie chciałbym się źle wyrazić, ale sekundantów bardziej. Natomiast teraz mamy drużynę w pełni tego słowa znaczeniu. Polscy kibice w Seulu cieszą się z olimpijskiego brązu dla naszej drużyny, choć żałują, bo tak niewiele zabrakło do srebra. Dzisiaj już apetyty nam trochę wzrosły i jakby no zaczynamy trochę kręcić nosem, więc myślę, że powinniśmy zejść na ziemię i naprawdę bardzo się cieszyć z tego, co mamy. Polskim skoczkom kibicowali nie tylko mieszkający w Seulu Polacy, ale też Koreańczycy. Przede wszystkim ogromne gratulacje dla niesamowitych sportowców. Przyznam, że nigdy nie interesowałem się skokami, ale moja przyjaciółka jest Polką, dlatego tu jestem. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że Polska jest naprawdę mocna, jeżeli chodzi o skoki. Jestem pod wrażeniem. To niestety koniec wrażeń, przynajmniej jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Zuzanna Falcman, Wiadomości, Seul. Ale nie koniec u nas, bo dziś znów specjalne wydanie Goście Wiadomości z Pjongczangu. Naszym gościem specjalnym będzie brązowy medalista Stefan Hula. A na razie cieszymy się naszymi skokami i skoczkami, którzy już są podziwiani na całym świecie. Biało-czerwoni świętują brązowy medal, a my sprawdzamy, na czym polega fenomen naszej drużyny. Bo ten w Pjongczangu zauważyli już nie tylko Polacy, ale także zachodni dziennikarze. I oni już od kilku dni dość intensywnie pytają o Kamila Stochę. A dlaczego o tym Waldemar Stankiewicz? I co? Mamy! To była ostatnia szansa na olimpijski krążek. Należy się całej naszej drużynie. To jest masa, to są lata pracy, to jest to, na co czekaliśmy. Bo Polacy pokazali drużynową jedność. Jeśli chodzi o tą strefę mentalną i taką siłę zespołu, ten team spirit, jesteśmy najmocniejsi i tego wszyscy nam zazdroszczą. Wspierają się w walce, cieszą z każdego zwycięstwa. Tak Adam Małysz zareagował na pierwsze miejsce Kamila Stocha. Gdy ten dwa dni temu odbierał złoty medal, towarzyszyła mu cała polska ekipa. Nie brakowało łez wzruszenia. Kamil Stoch! Dla mistrza z zębu to było trzecie olimpijskie złoto, o którym marzył od małego. Kamil naprawdę szedł takimi krokami, które były zauważalne, ale jak wypalił, to później szedł po prostu jak rakieta z zębu. Dlatego w Pjongczangu skupiał uwagę zagranicznych dziennikarzy. O jego zwycięstwie mówiło BBC, amerykańskie NBC czy Chicago Tribune, pytając skąd jest, gdzie się uczył i od kiedy jest żonaty. Tam mój dom, gdzie moja żona i dlatego tutaj czułem się bardzo dobrze, mając takie wsparcie najbliższej mi osoby. Skromność, opanowanie i brak brawury u mistrza ujęła zagranicznych dziennikarzy, którzy próbowali nawet znaleźć informacje o jakimś skandalu z udziałem Kamila Stocha, ale bezskutecznie. Jedyny minus? Wiem, że czasami bywa trudno ze mną rozmawiać. Mam lepsze i gorsze dni, bywam humorzasty. Ale przede wszystkim jest profesjonalny zarówno na skoczni, jak i poza nią, co czyni go idealnym ambasadorem skoków narciarskich, uznali zachodni dziennikarze. Wspaniale rozpowszechnia nie tylko dobre imię naszego zespołu, ale przede wszystkim też bardzo stara się też podkreślać znaczenie innych członków grupy. Konsekwencja i determinacja sprawiła, że Kamil Stoch jest jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii Igrzysk Olimpijskich. Jest to gigant, no gigant, odporność psychiczna gigantyczna. Co przyznają i doceniają nawet rywale. Wie, jak skupić się na ważnych momentach, każdego dnia jest szczęśliwy, jest
jednym z najlepiej rywalizujących zawodników w całych skokach narciarskich. Potrafi poradzić sobie zarówno z problemami, jak i sukcesami. Ma świetną osobowość i jest świetnym ambasadorem tego sportu. Od dziś jest też czterokrotnym medalistą olimpijskim, bo razem ze swoją drużyną pokazał siłę Polaków w tej dyscyplinie. Potwierdzili swoją wielką klasę skoczkowie. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości.